Porozmawiamy, jak działa elektrownia wiatrowa. Jak to się w ogóle dzieje, że mamy prąd z tego wiatru, który leci? Bo wiele osób zadaje pytania, bo pojawia się wiele przekrętów, no tak naprawdę. Bo co innego jest głupota, kiedy ktoś, kto daną rzecz zbudował, nie wie, jak to zrobić lepiej. A co innego wtedy, kiedy już wie, że to był błąd, a i tak próbuje przerzucić koszty na kogoś następnego. Jak to się dzieje, że wiatr kręci nam naszą prądnicą? Bo wszyscy, dobra, może nie wszyscy, ale wielu z nas jako dziecko dostało taki wiatraczek, z którym mogło biegać i który się wtedy kręcił. I to już jest śmigło, które ewentualnie można użyć do bardzo małego generatora. Ale tak jak ze wszystkim, różnica pomiędzy dobrym a złym śmigłem polega na szczególe. Jeżeli przyjęlibyśmy, że to jest nasze śmigło elektrowni wiatrowej, to jest nasza oś obrotu, prawda? No i wiadomo, że jak ono będzie ustawione zupełnie prostopadle do osi obrotu po prostu, to każda cząsteczka wiatru, która wpadnie na to śmigło, po prostu się odbije, nie dając mu żadnego napędu. Kiedy ono będzie ustawione równolegle do kierunku wiatru, no to bardzo mało cząsteczek w ogóle się z nim zetknie, a większość go ominie, a każda, która i tak uderzy tutaj, odbije się i poleci gdzieś w diabły. W związku z tym jest jakiś kąt, przy którym, dzięki temu, że wiemy z fizyki, kąt padania jest równy kątowi odbicia, jeżeli ta cząsteczka powietrza wpadnie nam na śmigło, odbije się w tą stronę, to śmigło nam pojedzie w tą stronę, prawda? No i to jest w zasadzie, o proszę bardzo, stawiam deskę, tak jak kiedyś stawiano łopaty w wiatrakach, takich do mielenia zboża, stawiam deskę pod jakimś tam kątem, będzie dobrze, będzie pan zadowolony. Otóż niekoniecznie. Tutaj wracamy do przykładów chińskich, wojowników polskich i wszelkich innych usiłujących sobie nawzajem zrobić krzywdę ludzi. Wyobraźmy sobie, że mamy pana, który ma złe zamiary i kręci nad głową metrową pałką. Jak on kręci nad głową metrową pałką, dla ułatwienia przyjmijmy, że robi jeden obrót na sekundę, to końcówka pałki, to jest powiedzmy metrowa pałka, tak? Końcówka pałki obiega drogę 6,18 metra w ciągu każdej sekundy, tak? Ale teraz dajmy temu, więc to jest już taka spora prędkość, pomnóżmy to przez 3,6, no to mamy takie prawie 20, no nie, nie prawie, mamy 20 km na godzinę. Każdy, kto spróbuje jadąc rowerem czy motorowerem 20 km na godzinę złapać gałązkę, zobaczy, że dostanie po łapie i to zupełnie nieprzyjemnie. Ale teraz, jeżeli damy temu panu dwumetrową pałkę, to on kręcąc tą dwumetrową pałką z taką samą prędkością, tak, czyli ten jeden obrót na sekundę, na końcówce pałki będzie już prędkość 2 razy 2 PR, czyli będzie prędkość 2 PR, tylko R będzie 2. Czyli to będzie nie 6,18, tylko to będzie 12 metrów i tam 36 dziesiątych. 12,36 razy 3,6 to jest 40 km na godzinę. 40 km na godzinę złamie nam już rękę i zrobi nam naprawdę niezłą krzywdę. I dlaczego opowiadam o takich bzdurach drażniących i męczących? Bo obaj ci panowie mieszczą się w naszym śmigle. Czyli powiedzmy, jeżeli mamy dwumetrowe śmigło, to w jego połowie, jeżeli ono się obraca z żałosną prędkością 60 obrotów na minutę, czyli jeden obrót na sekundę, to w jego połowie mamy prędkość, czyli tam, gdzie jest metr od osi, mamy prędkość 6,18, a na końcu mamy prędkość 12 metrów i 36. Co to znaczy? Że jeżeli wieje nam wiatr 10 metrów na sekundę, to tutaj ten wiatr wiejący z przodu na śmigło jest szybszy niż prędkość obrotowa śmigła, ale tutaj już jest ten wiatr jest wolniejszy niż prędkość obrotowa śmigła. A jeżeli nie mamy 60 obrotów, tylko 600,
To jest dlatego 600, bo się łatwo liczy, a żeby było śmieszniej, to nasze najsprawniejsze śmigła potrafiły się na 600 obrotów wkręcić. I to było już naprawdę niezłe. Jeżeli to mamy 600 obrotów, to tutaj na końcu mamy 125 metrów na sekundę. 125 metrów na sekundę razy 3,6 to jest ponad 400 km na godzinę. A w połowie mamy 200 km na godzinę. Ale żeby było śmieszniej, to przy samej osi to mamy 20, 30, 50 km na godzinę, czyli bardzo żadne prędkości. Co to oznacza? Że kąt śmigła musi być różny dla różnej odległości od osi obrotu. Dlatego widzimy, że końcówka śmigła jest omalże równoległa do wiatru, bo ona porusza się z bardzo, bardzo dużą prędkością, a tuż przy osi obrotu śmigło jest bardzo, 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 bardzo mocno wygięte, dlatego że ono przy tych samych prędkościach obrotowych, tutaj przy osi obrotu ma prawie żadną tak zwaną prędkość liniową, czyli tą taką prawdziwą prędkość. Tak? Bo prędkość obrotowa to jest tylko ile obrotów na minutę, to nam nic nie mówi, bo dopiero pomnożone to przez promień obrotu mówi nam, jak naprawdę szybko jest na końcu. Prawda? Ten przykład z pałeczką. Dlatego mamy różny kąt zaklinowania śmigła po całej długości, dlatego że on się zmienia nie tylko metr i dwa metry, ale on się zmienia pół metra, metr, półtorej metra, dwa metry. W każdym tym miejscu jest inna prędkość liniowa, tak? I teraz, co się dzieje, dlaczego te śmigła u dołu w ogóle są albo podgięte, albo wygięte, albo jakieś grubaśne? Dlatego, że tu u dołu one robią nam tak naprawdę nic. Bo jeżeli ta siła nośna, tak, śmigła, bo śmigło to jest coś w rodzaju naszego samolotu, który stoi na ziemi i chce wystartować. No i co, no ładujemy tych wszystkich ludzi do tego Boeinga, czy Airbusa, bo jestem proeuropejski, no i on sobie stoi. Czy on uniesie tych ludzi? No nie. On jedzie 40 na godzinę po płycie lotniska. Czy on uniesie tych ludzi? Nie. Ale jak się rozpędzi do 270, to nagle uniesie siebie i tych ludzi do góry. I tak samo jest ze śmigłem. Najistotniejsza jest ta część najbardziej oddalona od osi obrotu. Po prostu. Bo tam jest największa prędkość, czyli siła nośna jest największa. Czyli ta siła, która jakbyśmy spojrzeli z góry na śmigło, tak, tu jest oś obrotu, to ta siła, która powoduje, że lecące tu powietrze wymusza jak największą prędkość. Odwrotnie niż w samolocie. W samolocie poruszające się śmigło wymusza zmianę ciśnienia. Tutaj mamy odwrotnie. Różnica ciśnień wymusza ruch śmigła. Nie będę dalej zanudzał. Śmigła to jest w ogóle mój tonik od zawsze. Bawiłem się takim... A tak naprawdę to śmigła wyglądają tak. Po to, że... Mówiłem, że nie będę zanudzał. Będę. Że jak leci powietrze pod spodem część i u góry część, to co zauważymy? Że ta część u góry ma o tyle, jak tutaj widać na zakładce, po to, żeby tu wyszła górka, ma o tyle dłuższą drogę do przebycia. Czyli tu powstaje zmniejszenie ciśnienia, bo te cząsteczki, które biegną tutaj, spotykają się tu i powstaje siła nośna. Śmigło samolotu, czy skrzydło samolotu nie wymaga ustawienia pod kątem do kierunku ruchu, tak jak latawiec, bo latawiec jest po prostu płaski, trzeba go ustawić pod kątem, wtedy będzie leciał do góry. Śmigło samolotu, lecąc totalnie równolegle, czy skrzydło samolotu, lecąc totalnie równolegle do powietrza, powoduje, że samolot nosi się do góry. Co nam to daje? Za ustawionym pod kątem naszym ukochanym latawcem powstają duże zawirowania. Wszyscy, którzy ciągnęli latawiec pod wiatr, wiedzą, że to jest dosyć ciężkie zadanie. No i on wprawdzie nam się unosi do góry, ale gdybyśmy musieli go napędzać śmigłem, to byłyby bardzo duże straty, dlatego że te zawirowania z tyłu ciągną go do tyłu. A śmigło samolotu może lecieć równolegle do wiatru. Równolegle, więc zawirowania, zwłaszcza, że zobaczcie,
ten przód, czyli ta krawędź natarcia jest taka gruba i męcząca, ale tył jest taki cieniutki i kochający to powietrze, żeby ono tam się z tyłu schodziło ładnie i nie robiło żadnych zawirowań. Chyba że chcemy wywołać zawirowania, bo czasami chcemy. Tyle było o śmigłach. Jeśli się rozgadałem, to bardzo przepraszam, se przewijajcie, trudno. No i mamy już ten ruch obrotowy na naszej osi obrotu. Co się dzieje dalej? No i tu zależy od tego, jaką mamy elektrownię. Bo w naszych elektrowniach, tych małych, domowych, mamy po prostu od razu prądnicę. I to nie jest najlepsze rozwiązanie dla idealisty. Idealista to jest głupek, który nie robi rzeczy w praktyce, tylko mówi, ale fizyka mówi co innego. No i prawda, no, maszyny elektryczne uwielbiają wysokie obroty, znaczy są znacznie sprawniejsze przy wysokich obrotach. Jak to sprawdzić? No, weźmy jakąkolwiek prądnicę i spróbujmy podać jej 30 obrotów, a spróbujmy podać jej 60, 100, 150 i zobaczymy, jakie będą na wyjściu prądy i napięcia, prawda? I to jest rzecz stała. Bajanie o prądnicach wolnoobrotowych, totalna bzdura. Każda prądnica jest wolnoobrotowa, jak startuje. Każda prądnica lepiej pracuje przy wyższych obrotach. Koniec. Czasami ta prądnica nie jest przewidziana na tak duże moce, które mogą powstać przy dużych prędkościach obrotowych. Czyli jeżeli na przykład jakaś prądnica została nawinięta drutem, który wytrzyma prądy, które powstają w niej przy 100 obrotach, to ten drut spali się właśnie dlatego, że ona będzie dużo bardziej sprawna przy 200 czy 500 obrotach. Po prostu. Co to oznacza? Że fajnie by było włożyć tam przekładnię. Ale. No i tu powstaje ale, gdzie praktyka spotyka się z fizyką. Mamy elektrownię na kilku czy kilkunastometrowym maszcie, na dachu, na słupie, na czymkolwiek. No i co? Będziemy wchodzić i oliwić przekładnię, prawda? Smarować, wkładać smar, wymieniać jej, sprawdzać zużycie kół zębatych. No bo jednak, kiedy wieszamy tą elektrownię na tym maszcie, to chcielibyśmy przez 2 lata mieć spokój, przez 5 lat mieć spokój, przez 10 lat mieć spokój. Ja twierdzę, że elektrownia, która wymaga jakiejkolwiek interwencji poniżej upływu 5 lat, jest po prostu źle zaprojektowana. Koniec. Nie ma dyskusji. Jest po prostu źle zaprojektowana, więc mi się wydaje, że z tego, co liczyłem dla swoich potrzeb, bo ja bardzo chętnie kupowałbym ciut mniejsze prądnice i po prostu mocował do nich przekładnie 1 do 20 i miał bardzo dużą sprawność, nie da się tego ekonomicznie spiąć, tak? Czyli koszt tej przekładni, jej awaryjność, konieczność przeglądów, to wszystko w małych elektrowniach rozbija nam absolutnie możliwość użycia przekładni. Czyli mamy prądnicę. Kiedyś bardzo męczyłem się na podstawie tego, co słyszałem na polskim internecie na temat tak zwanych zaskoków prądnicy, czyli tego, że jak kręcimy prądnicą, to wyczuwamy delikatny opór. I bardzo się z tym męczyłem, usiłowałem, żeby prądnice były o jak najmniejszej średnicy. Po prostu byłem idiotą, który słuchał innych idiotów zamiast sprawdzić. Dlatego, że sprawność prądnicy zależy od prędkości obrotowej z pewnego konkretnego powodu. Ona zależy od prędkości obrotowej ze względu na to, że im szybsze są zmiany pola magnetycznego, tym więcej energii jesteśmy w stanie z prądnicy wyciągnąć. Im szybsze są zmiany pola magnetycznego, o czym ty w ogóle człowieku mówisz? Powiedzmy, że mamy prądnicę o średnicy 20 cm, czyli promień jest 10 cm, która obraca się 100 obrotów na minutę. I mamy w niej tej samej wielkości magnesy, które mamy w prądnicy o średnicy 40 cm, czyli w promieniu 20 cm, tak? I mamy takie same magnesy. Jeżeli te dwie prądnice będą obracały się z tą samą prędkością obrotową, ta druga będzie miała 2 razy większą prędkość zmiany, tak, pola magnetycznego.
Wow! Czyli nie musimy przyspieszać śmigieł, nie musimy wstawiać magnesów, mamy już większą sprawność. Na pewno, no na pewno to nie do końca, bo tutaj wchodzi nam taka dodatkowa rzecz jak opór w stosunku do wiatru, który nam jednak wieje w twarz tej prądnicy, prawda? I jak ona jest taka, no to ten opór jest żaden, jak jest taka, to ten opór jest większy, jak jest taka, to ten opór już jest na tyle duży, że staje się dużym problemem. No, stąd niestety Amerykanki są dosyć ciężkie, bo Amerykanki to są te takie talerzowe prądnice, które budują ludzie amatorsko, bo najłatwiej jest zbudować tego typu prądnice. One są dosyć ciężkie do opanowania aerodynamicznie, tak? Bo jeżeli to jest już duża powierzchnia naporu wiatru, to pomyślmy, jak wielki musi być ogon, który ma spowodować, że wiatr mimo wszystko nie odwróci nam tej elektrowni bokiem, to jest jedno. Dwa, jak duże są zawirowania na tej niepracującej części elektrowni, bo nawet jeżeli mamy przed tym kołpak i śmigła, to pamiętajmy, że elektrownia wiatrowa pracuje na różnicy ciśnień przed wirnikiem i za wirnikiem. Ta różnica ciśnień musi być jak największa. To znaczy jak największa, jest optymalna, powyżej tego oznacza, że śmigło też pracuje źle. Ale, no bo jeżeli ona będzie taka, że tu będzie zero z tyłu, to oznacza, że cały wiatr odbija nam się od śmigła. To jakby też nie jest optymalna sytuacja. Więc musimy zbudować prądnicę również tak, żeby śmigło mogło być bardzo szybkie, bo im ono będzie szybsze, tym jego moment startowy z kolei będzie niższy, no bo jak umieścimy śmigło pod takim kątem do wiatru, to ono nam wystartuje na każdym wietrze, ale będzie się kręcić 10 obrotów na minutę, niezależnie od tego, jak mocno wieje i zrobi nam całe nic energii. Więc musimy się z tymi dwoma rzeczami, bardzo często to jest w rzeczywistej inżynierskiej pracy, że mamy zbiegające się dwa parametry, które gdzieś tam się przecinają, tak? Czyli nie zrobimy tej prądnicy o średnicy metra, ale nie zrobimy tej prądnicy też o średnicy 2 cm. Bardzo fajnie jest to policzyć, ale jeszcze fajniej jest, kiedy po prostu bardzo wielu ludzi zrobi eksperymenty, oni poniosą tego koszty, a ty się możesz uczyć na ich przykładzie. No i też tutaj jakby sprawa nie polega na samej fizyce, dlatego że istotny jest też na przykład konstrukcja wirnika i cena magnesów, bo jakby uzwojenia to nie jest duży koszt. Wszyscy się boją, że będą aluminiowe uzwojenia, co jest po prostu idiotyzmem. Nikt nigdy w elektrowni wiatrowej, nigdy, a widziałem naprawdę chyba wszystkie, przynajmniej te wszystkie z Chin, nie użył drutu aluminiowego. I to z bardzo prostego powodu. Drut aluminiowy po to, żeby przenieść te same prądy, musi być grubszy. Drut aluminiowy, jeżeli nawet byśmy chcieli oszukać klienta i użyli po prostu tej samej grubości, co drut miedziany, będzie się dużo trudniej nawijał, czyli łatwiej się łamie i łatwiej się zrywa. W związku z tym ta rzekoma oszczędność, którą mógłby zrobić producent, byłaby ujemna. Nie wiem, czy ktoś kiedykolwiek próbował, być może tak, ale musiał to być idiota i skończył źle, bo jakby ekonomicznie się to zupełnie i absolutnie nie spina. Przyjmijmy, że sprawę prądnicy mamy już w miarę załatwioną. Zawsze, ale to zawsze jest to prądnica trójfazowa. Będą kłótnie? Nie będą. Alternator w twoim samochodzie, drogi widzu, też jest prądnicą trójfazową. I już widzę, jak parę osób się zaczyna podkurzać. Jak to? Ja mam 12 prądu stałego. Masz 12 prądu stałego, dlatego że jak obejrzysz ten alternator, albo jak byłeś kiedykolwiek u pana, który miał ci go naprawić, to bardzo często ten pan powiedział, a bo to tam regulator z tyłu, czy oni to lubią nazywać jakimiś różnymi rzeczami, czyli ten kostka, która jest jednocześnie regulatorem napięcia, prostownikiem i tak dalej, tam jest trójfazowy prostownik,
który zmienia te napięcie z 3 faz prądnicy na prąd stały. Żeby było śmiesznie, to my robimy dokładnie to samo. Mamy 3 fazy w tak zwanej topologii delty, czyli jeżeli nazwiemy te kabelki A, B, C, to mamy fazę AB, BC i CA. Tak? 3 fazy. Podłączamy to do trójfazowego prostownika, no i wtedy już mamy prąd stały. No dobrze, ale to już na dole. Ale jak to się dzieje, że ta elektrownia, chodząc za tym wiatrem i go szukając, ona nie skręci tych kabli? Bo w dużych elektrowniach to jest tak, że jeżeli jest czujnik napięcia tego kabla w środku, jeżeli on się za bardzo napnie, to elektrownia ma silnik, który ją po prostu całą tą konstrukcję na wieży odwraca nam, żeby odkręcić ten kabel. Na szczęście my mamy do czynienia z trochę mniejszymi prądami. To nie są prądy kilkuset amper, to są prądy kilkudziesięciu amper i możemy tutaj użyć tak najnormalniej na świecie pierścieni mosiężnych, czyli jeżeli mamy w środku, tak, to jest powiedzmy obrotnica, to tutaj jest taki mosiężny pierścień, od wewnątrz idzie do niego przewód, tutaj jest szczotka i to się może spokojnie obracać. Mamy 3 takie pierścienie, to się może nam spokojnie obracać dookoła. Szczotki przeniosą nam prąd na pierścienie. Przewód wewnątrz masztu nam się nie skręca. No dobrze, ale teraz jak to skierować na wiatr? Tutaj są 3 podstawowe metody. Jedna, no to taka najprostsza, jak każdy samolot elektrowni mocujemy za elektrownią ster kierunku na odpowiedniej długości dźwigni, tak żeby nam to sterowało. Każdy, kto widział samolot, zauważy od razu podobieństwo. Śmigło z przodu, ster kierunku z tyłu. Dokładnie tak samo wygląda mała elektrownia wiatrowa. A są takie, które wyglądają inaczej. Są takie, które nie są już tak bardzo małe, czyli mają 15 i więcej kW, gdzie inwestujemy w taki sam system obracania, jak ma to miejsce w przypadku dużych elektrowni wiatrowych. Osobiście, no domyślcie się, jestem wrogiem tego systemu. Oczywiście, że jestem wrogiem tego systemu, bo jest przykłada dużo komplikacji i no to jakby wprowadza te single point of failure, czyli takie pojedyncze miejsce, które może nam zrobić katastrofę budowlaną z niczego, tak? Bo nie daj Bóg zepsuje się sterownik tego silnika, nie daj Bóg zepsuje się ten sterownik i zostajemy z śmigłami skierowanymi na nadchodzącą wichurę 200 km na godzinę. No to ja dziękuję, postoję, to ja wolę takiej rzeczy nie mieć. Jest też drugi sposób, w zasadzie trzeci. To jest sposób, który miałem zamiar, zanim się to wszystko kretyńskie zaczęło, robić większe elektrownie wiatrowe 10 kW, czyli takie ze śmigłami 3, 4, 5 metrów. Powyżej 5 metrów się nie podejmuje, bo widziałem, jak to już wygląda w produkcji i nie mam tam nic do dodania. Chodzi o to, że elektrownia wiatrowa pracuje na różnicy ciśnień przed i za śmigłem, ale nikt nie powiedział, że to śmigło musi pracować przed masztem. Mało tego, to jest wcale nie taki fajny pomysł, żeby ono pracowało przed masztem, bo jak to śmigło z tyłu za sobą ma maszt, tak, obracając się, no właśnie, to może się zdarzyć coś takiego, bo to się nie zdarzy, kiedy to śmigło jest normalnie. Ale kiedy przyjdzie wiatr 100 km na godzinę, tak, to co mamy? I chcielibyśmy wtedy pracować, to pojawia nam się strzałka ugięcia. Co to oznacza, że pojawia nam się strzałka ugięcia? Że musimy to śmigło znowuż odsunąć od naszego masztu, o Bóg wie ile, albo zbudować dużo gorsze śmigła. Tutaj śmigła polskiej firmy S-Wind są najlepszym przykładem. Są to śmigła znakomicie przypominające ponton, kajak albo coś takiego. To w ogóle jest po prostu zbrodnia na aerodynamice. Okej, nie będziemy się podniecać. Ja chcę, żeby moje śmigła miały jak największą prędkość obrotową, bo prędkość liniową na końcówce, dlatego że to pozwala mieć jak największą sprawność. No i co to oznacza? Że jeżeli umieścimy to śmigło za masztem, to im jest silniejszy wiatr, tym końcówka jest dalej od masztu. Mało tego.
Czy taka elektrownia w ogóle potrzebuje steru kierunku? Zupełnie nie. Czy taka elektrownia jest tak samo wrażliwa na opór związany ze średnicą prądnicy? Wcale nie. Dlatego, że ta średnica prądnicy jest w tym momencie pozytywnie skorelowana z ustawianiem jej na wiatr. Więc niestety tutaj działania chińskiego rządu, które to po prostu zniszczyły produkcję w tej mojej dziedzinie, no spowodowały, że na razie te rzeczy są odstawione na bok. Ale to jest sterowanie do wiatru, mam już załatwione. I co dalej? No i w zasadzie, jeśli chodzi o elektrownię wiatrową, to wszystko. Czy elektrownia wiatrowa powoduje wibracje, czy powoduje hałas? Tak. Źle zainstalowana elektrownia wiatrowa, źle skonstruowana elektrownia wiatrowa powoduje i wibracje, i hałas. Jeżeli użyjemy wystarczająco sztywnego masztu, zamocowanego sztywno, bez żadnych przekładek gumowych, bez żadnych głupot, nie będziemy mieli żadnych wibracji i żadnego hałasu. Wibracje i hałas to jest strata energii. Jeżeli elektrownia wiatrowa to generuje, to na pewno ma o tą stratę mniejszą sprawność, a na to nie możemy sobie pozwolić. My chcemy mieć elektrownię wiatrową, która ma maksymalną dla nas za nasze pieniądze, za to, ile wydaliśmy na magnesy, za to, ile wydaliśmy na śmigła, ma maksymalną sprawność. Wiem, że popłynąłem tutaj w kilku rzeczach, bo to niestety jest rzecz, którą zajmuję się od lat i to jest mój konik i pewnie dla wielu osób jest to niezjadalne. Chciałem prosić, jeżeli gdzieś czegoś nie dopowiedziałem albo użyłem jakiejś terminologii albo czegokolwiek, co jest dla zdroworozsądkowego pięciolatka, bo tak się powinno rzeczy tłumaczyć, że jeżeli mówisz tak, żeby nie zrozumiał cię pięciolatek, to znaczy, że zmyślasz, kłamiesz i jesteś po prostu hochsztaplerem. To do pana, panie Fauci było. Więc jeżeli mówiłem tak, żeby być niezrozumiały, to proszę o pytania, poprawiania i tak dalej, i tak dalej. No i mam nadzieję, że trochę żeśmy rozwiali mitów, głupot i tym podobnych rzeczy związanych z elektrowniami wiatrowymi. Jak zwykle proszę o subskrypcję. No i do zobaczenia, usłyszenia. Na razie.